Dzień dobry. Słuchajcie, nie uwierzycie, ale dzisiaj widziałem chmarę komarów. Jak w marcu już są komary, to co to będzie latem? Ale dobrze, co tam się zmieniło na działce? Trochę się zmieniło. Ładnie rośnie czosnek. Zobaczcie, że pięknie można odróżnić czosnek słoniowy, to ten na pierwszym planie, od harnasia, ten na drugim planie. Słoniowy, 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 no i tu już się zaczyna harnaś. Ładnie rośnie czosneczek, jestem zadowolony. A tutaj z przodu ten z ubiegłego roku, no większy oczywiście, że większy. Zobaczymy, jak to będzie dalej. No i tutaj jeszcze na tej grządeczce jest ten ubiegłoroczny. Zobaczcie. Ładne, ładne tutaj roślinki. A tutaj z tej strony, no na pierwszy rzut oka nic się nie zmieniło, ale przede wszystkim poprawiłem nawadnianie. Drobna modyfikacja, trochę pozmieniałem, bo teraz już szklarnia będzie podlewana z hydroforu. To jest i tak kroplujące, to się nic nie dzieje, więc musiałem trochę go zmieniać, bo w tym miejscu będzie grządka. I jedziemy dalej, dalej, dalej. No i zobaczcie, tutaj się zmieniło. Tu jeszcze jest niezagospodarowane. Te kable, te rury trzeba przełożyć pod ziemię. Tu jest trochę ziemi dosypane, bo tu wszędzie będą grządki. Nie ma już ani agrestów, ani porzeczek. Wszędzie będą grządki. No ale jak przy grządkach jesteśmy, no to oczywiście tutaj zostały jeszcze resztki pora. Jeszcze jeden selerek został. Troszkę pietruszki naciowej. Trochę tego selera naciowego jeszcze zostało tutaj na tej grządce. Wyrywam go, ale jakoś tak nie ma chętnych na niego. To jest grządeczka po papryce, więc na razie jest pusta. A to jest grządka z ziołami. Zobaczcie, jak już ładnie te zioła zaczęły rosnąć. A tu, no ciekawostka. A tutaj proszę ja was, czosneczek. A tutaj proszę ja was o to, czosneczek niedźwiedzi. Tak, on tutaj sobie wyrósł, tutaj jeszcze taka kępka. Czosneczku niedźwiedziego. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w tym miejscu był rabarbar. I za dużo go nie zostało, no bo tutaj jeden taki, tutaj drugi taki i tutaj jeszcze dwa. A dlaczego tak? No bo te z przodu jakieś takie białe robaczki mi zjadły. Za namową mojego przyjaciela Pawła pszczelarza wędkarza posypałem trochę popiołem, takim z kominka drzewnym popiołem. Może coś to da. No to jedziemy dalej. I tego też nie było. Znaczy, poprzesadzałem porzeczki. Jeden krzaczek. Drugi krzaczek. Trzeci krzaczek. A tutaj jest przesadzona buróweczka spod orzecha. Notabene, szkoda mi tak tego orzecha, ale już chyba będę go musiał ściąć, bo tych korzeni wszędzie jest pełno i to takich bardzo dużych. Jedziemy dalej, dalej, dalej. O, a gdzie są jagody kałczackie? Nie ma. Agresty się zamieniły się w agresty? Nie, to są przesadzone agresty. Wiem, że gęsto najwyżej się później zlikwiduje. Się poprzyjmują, z dużą bryłą korzeniową przesadzałem, a to dzisiaj jeszcze ten na nóżce przesadziłem. Beczka z truskawkami nie wygląda tak źle, aczkolwiek się zastanawiam, czy czasem od nowa jej nie zrobić. No jeszcze się zastanawiam.
Dlaczego? No bo tutaj zobaczcie, no jak dużo opadło, tak z 15 cm. To będę musiał górę na pewno poprawić. Tak jeszcze rzut oka tutaj na działeczkę. A tutaj jeszcze jedna rzecz, zobaczcie. Deseczki, steweczki przygotowane na grządki się suszą. Zrobiłem taki na górze niby daszek, żeby ta woda sobie spływała i tutaj szkód nie robiła. I to w zasadzie chyba tyle, jeśli chodzi o nowości na działce. Tutaj boróweczki mojej córeczki, zobaczcie, że już niedługo listki będą. Do miłego zobaczenia następnym razem.